Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bogdan Królik. Jestem producentem roślin ozdobnych z Szybska Wielkiego. Reprodukujemy rośliny cebulowe już od prawie ćwierć wieku, bo warto wspomnieć, że nasza firma w następnym roku będzie obchodziła jubileusz 25-lecia. Zbliża się już dużymi krokami czas nasadzeń jesiennych i chcieliśmy swoją wiedzą podzielić się z Państwem i zachęcić do sadzenia roślin cebulowych. Warto wspomnieć, że na powierzchni 25 hektarów reprodukuje się różne rośliny cebulowe i bulwiaste. Tulipan na powierzchni 10 hektarów reprodukowany w ilości 460 odmian. Czas jesieni, właśnie październik, listopad, to ten czas, w którym właśnie powinniśmy pomyśleć o tym, aby przygotować się do zakupu roślin cebulowych. Jak tutaj mamy przygotowane, to są wszystkie rośliny, które tutaj możemy wykorzystać do nasadzeń jesiennych. Są to rośliny drobnocebulowe, takie jak przebiśniek, puszkinia, rannik, szafirki. Występują również też bulwy krokusów, cebule tulipanów, narcyzy, amarylisa, cesarskie korony, czosnki ozdobne, które w ostatnich latach królują w naszych ogrodach, jak również wieloletnie byliny. Widzimy też gołym okiem, że te cebule różnią się barwą, wielkością, budową. I chciałbym Państwu parę rzeczy takich praktycznych w dniu dzisiejszym opowiedzieć, na co zwracać uwagę przy właśnie zakupie tych roślin cebulowych, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, że rośliny cebulowe nie powinny występować w nasadzeniach w tych samych miejscach, że powinny występować w różnych częściach ogrodu lub jeżeli nie ma takiej możliwości, bo ogród lub działka jest mała, to wtedy można wymienić podłoże i to by było najlepszym rozwiązaniem. Przed sadzeniem oczywiście trzeba cebulę dobrze obejrzeć, czy nie mają żadnych objaw uszkodzeń, chorób grzybowych. Warto też rozważyć zaprawianie zaprawą grzybiczną. Chciałbym też tutaj zwrócić uwagę na wielkość cebul, bo jest ona również ważna przy tym, jaki efekt chcemy w przyszłości osiągnąć. Tutaj mamy cebulę o rozmiarze dziesiątki. Rozmiar to jest obwód, czyli 10 cm. Mam tutaj taką specjalną miarę, gdzie można kalibrować właśnie te cebule i może pokażę, że jeżeli tu przelatuje ta cebula przez otwór o obwodzie 11 cm, to jest cebula właśnie, która posiada nazewnictwo rozmiaru 10. Musimy zwracać też uwagę na to, na jaką głębokość posadzimy te tulipany. Nauka mówi o tym, żeby tulipany sadzić na głębokość 10-15 cm, ale to jest oczywiście teoria. Praktyka weryfikuje to. Inna głębokość sadzenia będzie dla tych cebul o rozmiarze dziesiątek, a innych o rozmiarze czternastek. Wybrałem dla Państwa cebulę tulipanów w rozmiarze XXL. Z tych cebul na pewno będziemy pozyskiwać wyższe kwiaty o większych kwiatostanach, grubszych łodygach, no i bardziej dorodne. Głębokość sadzenia, tak jak większość naszych klientów to stosuje, trzykrotna wysokość cebul. I tutaj mamy też na tej kalibrownicy miarkę. Zmierzymy wysokość od piętki do wierzchołka. To jest około 3,5 cm do 4. Czyli głębokość
sadzenia dla takich tulipanów to będzie około 10-11 cm, do 12 maksymalnie. Natomiast dla cebul XXL, bo taką nomenklaturę sprzedażową u nas mają, takie rozmiary, oczywiście będzie większa. I tutaj bardzo łatwo będzie zauważyć, że jeżeli wysokość od piętki do stożka mamy 5,5 do 6 cm, czyli ta głębokość sadzenia dla tych cebul będzie przekraczała 15 cm. Żeby zbyt płytko roślin nie sadzić, sadzić w żyzne gleby, przepuszczalne, żeby one nie były zlewne, bo najgorszym właśnie elementem jest dla tulipanów posadzenie gdzieś między drzewami, w zacienionym miejscu. Tulipany generalnie lubią słońce i stanowisko powinno być słoneczne, to po pierwsze, a po drugie sadzimy je również w grupach. Albo same tulipany w ilości około 25-50 cebul z jednej odmiany, lub możemy łączyć je z innymi roślinami cebulowymi, ale najlepiej takimi, które kwitną w jednym terminie. Chciałbym Państwu też pokazać taki katalog, który firma stworzyła na sadzenia miejskie dla roślin cebulowych. Co z tego możemy posadzić, tak? Jakie rzeczy? Tutaj mamy narcyzową gwiazdę, która pięknie wygląda po posadzeniu z narcyzy. Kwitnący warkocz z tulipanów. Serce parku. Możemy zrobić z 4-5 odmian tulipanów tęczę kwiatową, ale oczywiście to już trzeba posadzić kilkaset albo kilka tysięcy tulipanów, dlatego to jest propozycja dla miast, dla dużych parków, gdzie można stworzyć przepiękne rabaty z wykorzystaniem roślin cebulowych. Oczywiście każdy może według swojego uznania robić własną kompozycję. Proszę Państwa, myślę, że po tym, co Państwu tutaj powiedziałem w tych kilku słowach, zachęciłem Państwa do tego, aby u Państwa też stworzyć piękne rabaty, kwietniki, żebyście i mogli się tym cieszyć na co dzień, nie tylko wtedy, kiedy przyjeżdżacie do Chrzybska na międzynarodowe targi tulipanów.